Drodzy Państwo, to, żeby móc zapłacić rolnikowi przyzwoitą cenę, my musimy wziąć cenę z rynku. Czy pierwsza sprawa to jest rynek wewnętrzny, no i druga rynek zewnętrzny, czyli eksport. Wspomagamy się od lat tym eksportem. Zresztą zacny mój przyjaciel profesor Kowalski w swojej końcowej części wypowiedzi, prezentacji dał pewną prognozę, z tym się trzeba zgodzić, nie mamy wyników końcowych, ale ten eksport za ostatni rok to będzie około 35-6% wartościowo i około 25-6% pewnie ilościowo, czyli w przeliczeniu na mleko. Według mnie w tym trójpodziale, czy nawet czwór, bo jest producent surowca, przetwórca, handel i konsument, najważniejszy jest rolnik. Czy to się komu podoba, czy nie. To rolnik, to producent surowca będzie decydował od tego, czy pozostałe ogniwa, zwłaszcza w kraju, podkreślam w kraju, będą się rozwijały, bo oczywiście można sprowadzić produkty i powiedzieć, jeśli polski rolnik nie jest w stanie wyprodukować albo się zbyt dużo mądrzy, to my sprowadzimy, ale to jest na krótką metę. Ja szybciutko, no nie będę mówił, można mówić o eksporcie w skali mikro, makro, ale takiej akademickiej nigdzie nie widziałem w żadnej prezentacji. Eksport jest to termin określający wywóz dóbr poza granicę kraju, w którym zostały one wytworzone. Przeciwieństwem eksportu jest oczywiście import. Historycznie, drodzy Państwo, bo postaram się wykazać, jak rósł polski eksport, zwłaszcza w okresie po wstąpieniu do Unii, stąd też ten slajd roku 2003. Oczywiście dominowało mleko w proszku, w tym głównie odtłuszczone, ale również sery, ale troszkę mniej masło, napoje mleczne, jeszcze wtedy kazeina, dzisiaj praktycznie już niewiele kazeiny eksportujemy. Jak to wartościowo? No nie było to dużo, jak Państwo później na końcu zobaczycie, a przypomnę, mówił o tym profesor Kowalski, ja szacuję podobnie. Nie ma ostatecznych danych, ale za rok ubiegły będziemy mieć rekordowy. Uprzedzam, rok, jeśli chodzi o eksport, przekroczy pewnie 2 200 000 000 euro. Wyszedł radca handlowy, ale albo zrobił mistake, błąd on, ale raczej on, bo pani tłumaczyła dosłownie, bo powiedział, że wartość eksportu w Holandii 94 miliardy euro. Myślę, że chodziło o 9,4, bo to jest chyba niemożliwe. To były początki. Struktura towarowa, zwróćcie Państwo uwagę na to, głównie no, te produkty mniej przetworzone, czyli mleko w proszku, serwatka, sery, kazeina, bardzo duży udział, niewielki udział masła, niewielki lodów. Struktura geograficzna zupełnie teraz mamy zmienioną. Kraje rozwijające się prawie 44%, Stara Unia ponad 20, przepraszam, 15, ponad 23, dziesiątka ta pierwsza ponad 14, inne kraje prawie 11, Wspólnota Niepodległych Państw i Europa Środkowa ponad 8. Eksport produktów mleczarskich, tu chciałem Państwu pokazać już skomasowane, żeby porównać w latach 2004-2016. No jak widzicie, no postęp jest niesamowity. Mleko płynne i śmietana, chociaż nie wiem, czy z tego należy się cieszyć, ale w okresach kryzysu pomagało to nam, bo jeszcze powiem jedno. Ustawy dwie, o których mówił prezes mecenas Zwolak, wmontowały nas jako sektor spółdzielczy w umowy, obowiązek zawierania umów, a za tym idących ogromnych kar. Ja uczestniczyłem we wszystkich posiedzeniach senackiej komisji, jak była praca nad tymi ustawami
I powiedziałem i mówię jednoznacznie, w mleczarstwie spółdzielczym umowa nie przysporzy ani litra mleka. Talmudem jest statut. To statut zobowiązuje każdego prezesa, wszystkie zarządy do zakupu całości mleka wyprodukowanego przez członka. W firmach prywatnych pewnie to jest inaczej, a że jest tak, to wiem, bo w okresie kryzysu dzwoniło wiele osób, pani z Dolnego Śląska z płaczem, jak była związana z pewną firmą francuską, żeby nie robić jej przykrości, włosko, przepraszam, nie wymienię nazwy, jak kryzys się zaczął, jak została z 1000 litra mleka dziennie, bo powiedzieli, że jej mleko na dzisiaj jest niepotrzebne. Dlatego teza, którą głoszę, że sektor spółdzielczy, a w tym rolnik jest decydujący, jest nie do podważenia. Podejmuję dyskusję poza moim wystąpieniem z każdym, ale wracam do problematyki eksportu. Jak widzicie Państwo, zmienia się tabela, bo oczywiście zdecydowanie czy niewiele mniej mleka w proszku, ale już galanteria dwukrotnie, serwatka czterokrotnie. Powiem tak, że jesteśmy jednym z największych producentów w kraju serwatki. Oczywiście mówię o serwatce suszonej, nie w płynie, ale również masło, 1,5 razy, sery i twarogi prawie 3-krotnie, lody 6-krotnie, kazeina szczątkowa. Saldo obrotu handlu zagranicznego. I tu chcę postawić taką tezę, której chyba nie da się obalić. Drodzy Państwo, zwróćcie uwagę na wartość eksportu. Rok 2014 celowo ten wziąłem. To był w ostatnich latach najwyższy, 1,914 miliarda, saldo ponad 1,100 miliarda. I powracam do rolników, do producentów surowców. Podobnie rok obecny, już uprzedzam, bo nie ma ostatecznych danych, ale będziemy mieć rekordowy, czyli na górze w eksporcie będzie 2,200, w imporcie będzie zdecydowanie mniej, bo to saldo będzie, myślę, na poziomie 1,200,300 miliarda. Ale co to oznacza dla producenta rolnego? W roku 2014 wypłaciliśmy najwyższą cenę w historii, powiedzmy, ostatnich lat i pewnie w ogóle. Tym, co nie pamiętają, przypomnę, było to złoty 38. W roku 2015 zaczął się kryzys, cena spadła do złoty 13. W roku 2016 cena już niecałe złoty 11. W roku 2017, pokażę to w późniejszym czasie, kiedy ta wartość eksportu będzie ponad 2 miliardy 2200. Cenę wypłacimy, nie ma ostatecznych danych, ale myślę, że to będzie na poziomie złoty 38, złoty 40. Czyli chcę powiedzieć jasno i pokazać, jak eksport wspiera polskie mleczarstwo, a w tym, że jakby to nadwyżkę, bo jest tu wielu znakomitych rolników, oddajemy wam, producentom mleka, po to, żebyście się mogli rozwijać, a nie bankrutować. Taka jest prawda. Oczywiście pewnie kupimy też rekordowo, bo nie ma danych, ale też tam profesor Kowalski pokazywał, ja szacuję 11,250, mówię w miliardach, 11,300 i pewnie tak będzie. Natomiast co będzie rok przyszły, bo powiedziałem o cenie dla rolników, to dla was jest najistotniejsze. Czyli teraz chcę Państwa zwrócić uwagę. Eksport będzie zdecydowanie słabszy. Na to złoży się kilka czynników, bo to już widać. Spadek światowych cen, kursy euro, o które się z profesorem od 10 lat sprzeczamy. Wielu analityków twierdzi, i to pewnie tak będzie, że ten kurs ukształtuje się na poziomie 2,10-2,15. Ministerstwo Finansów jeszcze z byłym wicepremierem Morawieckim, jak budowali budżet, przyjęło, ale to niech się profesor Kowalski wypowie,
pewnie trochę przeszacowane na 4,25, według mnie też pewnie przeszacowane, czyli wpływy niższe z tytułu spadku cen, ale i z tytułu kursowych. Pan profesor, prezes można powiedzieć, szef ważnej instytucji, również dał prognozę ceny skupu mleka, złoty 20, złoty 25. I ja myślę, panie profesorze, że gdyby taka cena była, ona by jeszcze nie była najgorsza. Ale ja obawiam się, że może być, zresztą będzie zależeć, jak to się jeszcze wszystko ukształtuje, ale nieco niżej. I teraz zwróćcie państwo uwagę, znowu wracam. Proponujemy cenę rolnikom w roku 2018 pomiędzy ceną z roku 2015 a 2016. Czyli w zasadzie każdy z rolników by wstał i mógłby powiedzieć, panie prezesie, co mi pan proponuje? Koszty ogólne rosną, koszty moje, koszty chociażby kredytów. Czyli nie zapowiada, drodzy państwo, to się jak najlepiej. Struktura towarowa eksportu szybciutko, tak jak mówiłem wcześniej, ona zdecydowanie się zmienia, jak państwo widzicie. Mleko w proszku tam było 80 parę procent, tu jest 12. Dominują wysoko przetworzone sery, twarogi prawie 40%. Geograficzna oczywiście. Głównie kraje Unii, kolega z Holandii, też jak pamiętacie jego slajd, to była też Unia Europejska, podawał 75%, ale inne też i te rynki musimy szukać. Tu jest tabela dotycząca sytuacji tego roku. W zasadzie ja ją mówiłem ilościowo, jak państwo widzicie, najwyższa dynamika, ale to od drugiego półrocza. Masło prawie 121%, mleko w proszku, galanteria troszkę mniej, sery od lat na tym poziomie 5%, zmniejszył się eksport surowca. Wartościowo 1,7 mld, ale za cały rok, tak jak mówiłem, będzie to na pewno około 2,2 mld, czyli około ponad 35% więcej. Import na dzisiaj, może czy na rok ubiegły, nie był zagrożeniem, chociaż końcówka roku jest u moich wielu znakomitych, zwłaszcza kolegów producentów sera. Niestety chodzi wzmożony import, między innymi z Holandii, Niemiec, i to import serów, gdzie ceny zbytu spowodowało to spadek cen zbytu serów na naszym rynku ponad 2 złote. Tu są te slajdy już z raportu Edy, ale je pominę. Główni importerzy produktów, może są interesujące, ale państwo sobie możecie poczytać, bo obiad czeka. Natomiast resumę teraz. Eksport jest naszą wielką szansą rozwoju polskiego mleczarstwa, ale również całego przemysłu rolno-spożywczego, bo bezsprzecznie jest. Tak to na poprzednich slajdach, zwłaszcza wartościowo, starałem się państwu wykazać. Saldo w obrocie produktami mleczarskimi jest dodatnie. Ja nie pisałem, ale powiem tak, w mleczarstwie, drodzy państwo, pewnie nie wszyscy pamiętacie, ja nie pamiętam nawet w najgorszych czasach, żebyśmy mieli saldo ujemne, panie profesorze. Inne branże to miały, u nas chyba nie było. Wartość eksportu po wstąpieniu do Unii wzrosła ponad pięciokrotnie, to pokazywałem. Uległa zmianie struktura towarowa w kierunku zwiększenia eksportu towarów wysoko przetworzonych, głównie ser. Zmienił się kierunek eksportu kraje Unii. Do wymiernych korzyści oczywiście eksportu należy zaliczyć. Są to moje przemyślenia nieściągane, za nie odpowiadam całkowicie i podejmuję dyskusję. Wracam do myśli, do wymiernych korzyści na pewno rozwój produkcji mleka i przetwórstwa w kraju. Stabilizuje rynek bezsprzecznie.
wpływa na wzrost konkurencyjności i jakości oferowanych produktów, poprawia sytuację ekonomiczną producentów surowca i zakładów przetwórczych, wzmacnia wizerunek kraju poprzez atrakcyjną i dobrą żywność, zwiększa się rozpoznawalność polskich marek na świecie.